Pragnę kochać i być kochanym. Jeśli spotkają się dwa głody w relacji, to żaden z nich się nie nakarmi, a każdy będzie brał do siebie. Więc jeśli chcę coś dać, to muszę coś mieć. A żeby coś mieć, muszę znaleźć to, co mnie karmi, żeby nakarmionym dawać. John Eldridge w jednej ze swoich historii życia opowiedział sytuację swojej córki, kiedy po raz pierwszy, kiedy miała 3 latka, wyprawili jej urodziny. Zaprosili więc dzieci, zaprosili rodziców i te dzieci, wszystkie, które przyszły do jego córki, każda przyniosła po prezencie. Ta córeczka miała z 20 prezentów taką górę, więc dzieci zostały w jednym pokoju, oni jako rodzice poszli do kuchni, tam coś sobie przygotowali do jedzenia i Eldridge mówi, nagle w pewnym momencie słyszę pisk mojej córki, tak jakby naprawdę coś się stało trudnego. Od razu z żoną wbiegli do pokoju, wchodzą do tego pokoju i widzą swoje dziecko, 3-letnią córkę, jak siedzi, tak leży na tych prezentach, które dostała od dzieci. Ta córeczka po raz pierwszy w życiu coś dostała, po raz pierwszy w życiu to było jej, po raz pierwszy w życiu były zorganizowane urodziny, gdzie ona miała swój prezent i patrzy, że z tych prezentów dzieci zaczynają podbierać sobie pojedyncze prezenty, no bo one wszystkie nie mają nic, a ona ma wszystko. Więc żona Eldridge'a podchodzi do swojej córeczki i mówi, podziel się, daj jeden prezent. Jeśli masz 20, pozwól, żeby dzieci jeden wzięły. I Eldridge mówi, no to jest ewangeliczne, przecież jak masz, to się podziel. Kto prosi 1000 kroków, iść 2000. A z drugiej strony wzięła go myśl i powiedział tak, żeby coś dać, trzeba najpierw coś mieć. I mówiąc o tym dziecku, ono pierwszy raz coś dostało, jeszcze nawet tych prezentów nie odpakowało, nie ucieszyło się, nie było w posiadaniu tego, a już każą mu te prezenty oddawać, już chcą je zabierać. Więc najpierw musi się nacieszyć, czyli mieć doświadczenie tego, że ma. A jeśli będzie miało, to w wolności może się podzielić z tymi, którzy też potrzebują. Więc Eldridge mówi, o nie, musi mieć najpierw moment, kiedy jest nasycone i nakarmione tymi prezentami, z których się ewentualnie, jeśli będzie chciało, może podzielić. Mówię to w tym kontekście, że zapraszam Ciebie, jeśli jesteś kandydatem i kandydatką do sakramentu bierzmowania, na szczególny czas. Czas, w którym będziemy chcieli karmić się Bogiem w różnych Jego aspektach, w różnych odsłonach i w różnych rodzajach miłości. Więc zapraszam Cię na tę stronę, po to, żeby zobaczyć quiz, zobaczyć pieśni, zobaczyć konspekt, zobaczyć wszystko to, co jest przygotowane. Po co? Po to, żebyśmy wychodząc z bierzmowania, czyli mając w sobie miłość Ducha Świętego, mieli wobec drugiej osoby kogo dać. Czyli miłość, która nie pochodzi od nas, a jest Jego darem.